Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, to kolejny odcinek z gry Elden Ring. I tak, swoim wstępu jeszcze, zanim zacząłem coś robić. Zacząłem się trochę rozglądać po tej mapie. I... czy ktoś mi wytłumaczy, co to ma być? Czemu to wszystko wygląda jak jakieś... olbrzymie robaki? Ja po prostu nie wiem i raczej tam nie chcę na razie zaglądać. Ale tak czy inaczej, po tym jak ostatnio jesteśmy totalnie upokorzeni przez swój Tysa, dzisiaj idziemy w innym kierunku. Miejmy nadzieję, że trochę przyjemniejszym i tak, zobaczymy co dalej. A póki co nadal tu stoi jeszcze Freya, więc zobaczymy, czy coś mam do powiedzenia. Nie, nic nie ma, dobra. To szybko na strugę i jedziemy w innym kierunku, jak mówiłem. Trochę mnie przeraziły to, co się tam znajduje przez swój Tysa. I pomyśleć, że swój Tysi chyba są zwykłymi przeciwnikami. No, nie wygląda to najlepiej. A teraz tak. Mogę wam powiedzieć, że od poprzedniego odcinka minęło sporo czasu. Więc, no, niestety. Chwaliłem się tam chyba na nim, że może być krótszy, bo... a, teraz będę wrzucał po kilka odcinków dziennie i tym podobne. Tymczasem ja, który jak zwykle musi dostać teraz jakby pod górkę z czasem i ze sprawami, które musi załatwiać, więc no nic z tego tak zwanego kilka odcinków dziennie. Pewnie zamiast kilka odcinków dziennie będzie kilka dni na jeden odcinek. Ja, no niestety. Ale tak czy inaczej... zobaczmy, co my tu mamy. Puszczą część mojego ciała. Okej, okay, tak, i jakieś kolejne dwa nypyce. Zobaczmy, z kim tu mam do czynienia. Pierwszy to jest jakiś... o, nawet ładnie wygląda jego ubranie. Jakiś stary dziad, bym powiedział, w hełmie. But now, like you, another soul guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. Okay. May I request a service of you? 6 crosses, identical to this one, have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikola's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. Tak. If you discover any, be certain to tell me. I presume you just what... dobra, powtarzam się. A tutaj... z kim z tym mam do czynienia? Together we work. Together. For Mikola the kind. Many things we have found. O! Andlarz. Ukroniczny. Zapieczętowany duchowy strumień. Wezmę i tak, bo czemu nie? Ale tak, mam tu do czynienia z jakimś innym nypycem, który sprzedaje, jak widzę. No ciekawe rzeczy, chociaż nie powiem, żeby były szczególnie przydatne. Nazywa się More, czy Mur. Nie wiem, czy More, czy Mur. Nie wiem, czy z Murem, czy z Morem, nieważne. Like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. I like for you things. Okay. Okay. I like for you things. Czasami co pomaga znaleźć coś nowego, ale dobra, nic nie ma to. Opa, mur. Czy more? Nadal nie wiem. Ale tak. Zaraz idziemy dalej, tylko. Pytanie, czy. Nie, tutaj nic nie ma. No poza śmiercią. A na nią akurat teraz ochoty nie mam. Bo w tym epizodzie chcę naprawdę udowodnić, że coś tam potrafię, coś umiem i... są drzwi. Każdy normalny powiedziałby, idziemy przez drzwi. Ja normalny nie jestem, więc ja powiem... zobaczmy, co tutaj będzie... a, po każdej ze stron. I jeszcze zanim coś, to przeczytajmy tą notatkę.
notatka znaleziona przez róż poszukiwaczy. Zwięźle przekazują sobie wiedzę. Jeśli nie natkniesz się na zapieczętowany duchowy strumień, wpadnij w pobliżu ułożonych stos kamieni, przewracając go, złamiesz pieczęć. Spodziewałem się w sumie, że to będzie główna informacja z tego. Jednocześnie i tak chciałem to wziąć, bo kto wie, może tam było coś więcej. A okazało się, że nie. Więc niepotrzebnie zmarnowałem runy, chociaż... I tak jest taka malutka suma, że na tym etapie, na którym jestem, a jestem nadal na zdecydowanie wcześniejszym etapie niż powinienem być, to nawet już właśnie na tym etapie, na którym ja jestem, nie na, dla którego etapu zostało stworzone DLC, to już jest dosłownie nic, więc tak no. No. I tak, jeśli chodzi o broń, to dalej walczę sztuką walki uschłego liścia, bo jak mówiłem, no nikt nie komentuje ani nie sugeruje, jakby chciał. Okej, okay, bałem się już, że będzie to zamknięte. Ale tak, więc trzymam się tych informacji od osób, którym to mówiły osobiście. A jak będzie, tak będzie. I co to za miejsce? Jakaś krypta? Nie lubię krypt. Ojej! Zdecydowanie nie lubię krypt, tak. Teraz już na pewno. Nie chcę zostać przez to coś chwycony. Przez tego skorpiona pająka. To że łatwy. Skorpio pająka. Wątroba skorpio pająka. Czemu? Czemu to musiało być skorpio pająk? Czemu ja musiałem zgadnąć? Ale tak, nie lubię krypty. A teraz tym bardziej też powinno pokazać dlaczego. Aha, dużo tego. A zobaczmy w ogóle jak na nich nie to zadziała. Tylko żeby jeszcze trafił. Ciężko ocenić. Tak, wciąż zobaczymy, czy jestem w stanie w ogóle je uderzać, tak? Nie biją mi też jakichś olbrzymich obrażeń, ale to jest akurat taki spam po prostu mniejszych, więc podejrzewam, że one po prostu mam w grupie eliminować. Nadal jednak moja zbroja może jest na tyle wytrzymała, może mam na tyle dużo HP. Albo mam po prostu na tyle farta, że nie rzuciły się wszystkie naraz. Ale dobra, pokonany. Tutaj mamy trochę czcigodnego ducha, razy dwa nawet. Prawdopodobnie oznacza to mniej więcej tyle, co to, że niedługo będziemy mogli jeszcze bardziej lepszyć nasze duchy, jeśli byśmy chcieli używać. W runkle w zasadzie jeden. A, wybacz, tak się plączę, ale no. Powiedzmy, że dużo dzisiaj musiałem do zrobienia z takich spraw różnorakich, delikatnie mówiąc. I dosłownie dopiero co wróciłem z tego gorąca na dworze. No mój mózg jeszcze trochę nie mózguje. Ale tak. O, ponur kamień dwójka. Jaki wspaniały łup. Szkoda tylko, że dwójka. Ej, bo dwójkę to już od dawna mamy. Widzę, że mamusia nadal tu jest niestety. Ale dobra. Jak jest, no to bądźmy gotowi, żeby wyeliminować ją jak najlepiej, jak najszybciej. Podejrzewam, że ogólnie mówiąc, te duże już mogą trochę bić. Nie zmienia to faktu, że jestem na szczęście na tyle... Jakby co na ciebie powiedzieć, no tyle... Przygotowany to może złe określenie. Kolejny. Nie mówcie, że to... Okej, też nie ma tragedii. Są większe, wytrzymalsze i tak dalej, ale tragedii nie ma. Muszę przyznać, tak pewnie zaraz zginę przez moją głupotę, ale no. Ale tak no, mimo wszystko nadal preferowałbym z nimi nie walczyć, nie mieć z nimi do czynienia i znaleźć coś przyjemniejszego. Ale cóż, jeszcze raz u. To nie jest krypta. Lurat osada przy wieży. Home came. Przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy, w jakiejś osadzie przy wieży. I gra chyba uważa to, co udało się nam zrobić. Nie można otworzyć tej strony, oczywiście. Ale za wystarczająco duże osiągnięcie, skoro dało nam miejsce łaski. Nie, żebym narzekał. Jak mówiłem, nie chcę się już więcej bić z tymi dziadami, tymi pająkami, krabami, czy cokolwiek to jest.
I tak wiem, że to są skorpiony pająki, ale no, muszę po swojemu jak zwykle mieszać wszystko. Ale mniejsza z tym, czy większa z tym, większa z mniejszością, mniejsza z większością. Takie inne pierdulety. No, po prostu zobaczmy, co tutaj jest. I jest tutaj groźniejsza odmiana cienistych dziadów. Na szczęście na tyle słaba, że nadal jestem w stanie ich pokonywać. Bije dużo, okej. Okej, nie mam żywotności bestii, to im odnówmy. Tak na wszelki wielki. I albo się wydaje, albo tutaj dostałem skażoną wodę. Dosłownie. Więc, no nie ciekawie. Jeszcze zanim coś się skrywa. Srebrny róg, okej. A, kolejny z tych takich groźniejszych. Dobra. Zaraz tu pewnie padnę. Jak mówię, chciałbym ten odcinek trochę profesjonalniej poprowadzić, więc byłbym wdzięczny, gdyby mi się udało nie umierać od takich tutaj zwyczajnych przeciwników. I teraz tak, żywotność bestii mamy? Mamy. Teraz najgorsze. Widzę tu przedmioty, ale... O! Okej, czyli woda jest zanieczyszczona, ale nie jest zatruta. Przynajmniej jak się po niej po prostu chodzi. Warto wiedzieć. Dobra, tam jest większa grupka, to... Nie chcę. Tutaj jeszcze bardziej nie chcę. Ale podoba mi się to coś, co oni tutaj wyszczeliwują. Więc... jeśli bym mógł takie dostać, ja też to chcę. Ale podejrzewam, że ten to jest pewnie jakaś... co najwyżej technika na łuk. W sumie to wygląda jak strzała, która leci taką spiralą fajnie. Więc... no, pewnie to jest jakaś technika na łuk. Albo jakiś specjalny łuk. Zdolność jakaś specjalna na łuku. Albo jest to dziadostwo o nazwie atak przeciwnika, którego nigdy nie dostaniesz jako gracz. Obie opcje są dla mnie tak samo prawdopodobne, więc co by to było, nie było i tak. Warto byłoby wiedzieć. I teraz tak, tutaj mamy jakiegoś takiego... Oczywiście, że zamknięte. Po co nawet to sprawdzałem? Nie mam pojęcia. Ale okej, to może tłumaczy trochę zatrucie wody, to ile tu zwłok wszędzie leży. A może... chociaż ta woda już tam z wyżej spływa, tak? Więc tam pewnie musi być... A, no, wcale nie lepiej. I tak, smar ogniowy mesmer, to jest pewnie ten potężniejszy ognisty. I tak, ogień był symbolem krucjaty, a posługiwali się nim nawet najbardziej przeciętni żołnierze mesmera. To może być bardzo ważna informacja. A jednocześnie informacja, o której... Jak to najłatwiej określić? O... Nie wiem, czy... Dobra, może inaczej. To jest bardzo ciekawa informacja, ważna, ale nie taka, o której... no nie wiedziałem, fajnie, że się dowiedziałem. Bo tak, tam wcześniej to miałem dosłownie zaćmę mózgową, jak to ostatniej siostrze powiedziałem. Czyli, że chciałem coś powiedzieć, coś zrobić, ale... jakby... chciałem to zrobić szybciej, niż mój mózg był w stanie... ogarnąć, o co mi chodzi. Tak czy inaczej, gin, dziadzie. Cienisty. Kolejny musiałby na mnie wyskoczyć, no mu chciał. Ale i tak, sukces. 14 minuta i dopiero pierwsza śmierć, co? Jak na moje umiejętności lamienia jest naprawdę dobrym wynikiem. Pytanie tylko, czy uda mi się utrzymać co na jednej śmierci. Bo jednak nie chciałbym... być jeszcze większym jełpem niż jestem teraz, więc... No powiedzmy, że... wierzę w to, że istnieje możliwość, że więcej razy już nie zginę, niż będę wystarczająco ostrożny. Okej. Okay. Chyba największej równowagi oni nie mają. Tak, przynajmniej żywotność bestii. I idziemy dalej. Teraz tak, najpierw idę w ten zakątek po moje runy. Okej, okay, dostałem z tamtego czegoś i też nie bije dużo. Coraz bardziej wydaje mi się, że ja tu powinienem przyjść, zamiast się pchać tam, nie wiadomo gdzie.
Ty, wrogowie są dużo spokojniejsi. Dużo bardziej znośni. Gorzej, że mam tych dziadów znowu dwóch, więc pewnie to będzie śmierć, tak jak przed chwilą. Chociaż... Dobra. Co my tu mamy? Smarogniowy Mesmera znowu. Wow. Wow! No nie sądziłem, że tak bardzo będę ramił. A nie jestem po prostu Chciałem powiedzieć rozgrzany, ale nigdy nie jestem rozgrzany, jeśli chodzi o to moje przesiadywanie do nagrań. No chyba zrobię serię, nie wiem, jakieś tam 2-3 odcinki. Czasami się zdarza. Ale tak, powiedzmy, że... Nie byłem wystarczająco chyba skupiony na tym wszystkim. Co nie zmienia tego, że to ja jestem tutaj jełoplama i nie ogar. Ale hej! Przynajmniej no, jakkolwiek sobie radzę. I nadal uważam, że ta lokacja jest dużo łatwiejsza, dużo fajniejsza. Dużo bardziej na tak niż ten, jak to się nazywa, Ostrowyż, czy jakoś tak. A to był Ostrowyż. Czyli Altus 2.0. Tam nie jest źle, ale no... Słojtyś naprawdę mnie zniechęcili do zwiedzania tamtych regionów. Mimo tego, że jak na razie znajdziemy tam dosyć... Chciałbym powiedzieć potężne rzeczy, ale... Raczej potężne to może jest... Trochę błędne stwierdzenie. Znaczy okej, była tam Idama w tym forcie jednym. I za fortem tam dalej był... No, ten... Właśnie Dane. I znaleźliśmy jakieś tam właśnie to zaklęcie, które mamy, oto to, złote łuki. Więc potencjalnie można powiedzieć potężne rzeczy, że tam znajdujemy, ale... Interesujące, przydatne, fajne, takie, których chciałbym używać. To są raczej takie określenia, o które bardziej mi może chodzić. Okej, stosując w maksymalnie naładowane... Ataki? Widzę, że tego gościa można mieć ciągle zestagerowanego. Warto wiedzieć. Okej. Okay. To idziemy dalej. Swoją drogą 50 tysięcy duszów już, wow. Zresztą duszów, run. No ale wiecie, o co chodzi. Tak czy inaczej, wow. Teraz tak, tutaj jesteś ty, oczywiście, jakby inaczej. Wydaje mi się, że to będą tutaj chyba głównie przeciwnicy tego typu, jak właśnie ci tutaj. Powiedzmy, bardziej odważni cieniści. To chyba dobre określenie na nich, jesteś tacy po prostu odważni cieniści. Nie wiem, jak inaczej ich nazywać. Większymi dziadami? Dziadami 2.0? Wszystkie te określenia niby są okej, pasują, ale... No jakoś tak nie wiem. Dobra, no. Na spokojnie. Na spokojnie tutaj, nie musimy wszystkich atakować. Boże, że tam chyba jest jakaś znajdźka. Za tym idzie, no... Warto byłoby zobaczyć, co za znajdźka. I było coś. Srebrny róg. Ja mówię, to są pewnie jakieś materiały do tworzenia. Ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jakie. Nawet szybko znowu sprawdzę w zakładce do tworzenia, czy są. Bo jeśli nie, to ja już powiem, że wydaje się, że szalam. Bo to któryś raz, kiedy podnoszę te całe rogi, a ich nie widzę. Tutaj coś? Nie, też nie ma tych rogów. Tym też nie było. Czym są te rogi? Ja albo naprawdę ślepy, albo nie mam pojęcia. Może tutaj? O! O. O. O.
Jakim sobie tego wcześniej nie zauważyłem, to nie wiem. A druga rzecz, ho, że jest tutaj nawiązanie do dosyć istotnego, można powiedzieć, przynajmniej kulturowo. Okej, okay, mamy odpowiedź. To nie jest... O, to o czym mówiłem, to nie jest strzała, to jest zaklęcie. Okej, okay. Zamknięte oczywiście. I teraz tak, czy idziemy tutaj, czy tam, gdzie indziej? Powiedzmy, że tutaj. Wędrowanie po dachach to jest zawsze interesująca rzecz. Ale tak, jeśli wiecie, z jakiego jest to tekstu, to dajcie znać. Jeśli nie, to zdradzę to w następnym odcinku. Ale powiem, że to jest naprawdę ważne kulturowo dla naszej Polandii, Cebulandii tekst. Bardzo istotny. I definitywnie jest to smaczek ze strony tłumaczy. Nie jestem w stanie po prostu wyobrazić sobie, żeby to miało być inaczej. Ni cholery, po prostu nie wyobrażam sobie, żeby naprawdę ktoś w Japonii, w japońskim studiu stwierdził, że tak, dajmy takie coś nawiązanie, co jest do kultury cebulackiej. Tutaj pewnie nawet nie znają. O, jakiś większy przeciwnik. Mogę się mylić oczywiście. Mogę się mylić, może jakieś po prostu regiony czy coś, co jest inspirowane Polską i z jakiegoś powodu właśnie jest tak, a nie inaczej. Wtedy też możecie mnie poinformować o tym, jak bardzo się mylę i że powinien się wstydzić, a nie gadać takie głupoty. Ale tak. Gdyby to trochę inaczej napisali, może bym tego nie wyłapał, ale tutaj nie ma przebacz. To nie może być przypadkowy zamysł. Nie zginę od ciebie. Mówiłem, że nie zginę, więc... dotrzymam słowa i nie zginę. Ale ty giń. Dziękuję. Ile dostanę? 5000. Ładna sumka. Powiedziałbym, że chciałbym więcej, ale i tak ładna sumka. I tak. Jeśli ktoś by się chciał zastanawiać, co to był za tekst i o co chodzi, w sensie czego nawiązuje, czy coś, to mogę wam podać jedną podpowiedź na razie z tym naszym ważnym tekstem kulturowym. A będzie to coś, co może wam pomóc bardzo. A może pomóc tyle, co i nic. Zależy od tego, jak bardzo znacie ten tekst i czy w ogóle znacie. A moją podpowiedzią dla was jest ho-ho. Bałem się, że jakiś dziwny efekt się dzieje, a to tylko czarodzieje znowu. Przynajmniej wiem, czego będę musiał wyszukiwać tutaj fajnego dla tych... No, dlatego, no, mojego czarodzieja, jakby do nim... tutaj właził wreszcie i z tą drogą... myślałem, że tutaj pójść, a coś się okazuje, że proszę, nie można. Tam jest jedna trasa jednak. Szkoda tylko, że jak mówię, tym czarodziejem coś nie dostałem, ale... możecie się ze mnie śmiać. Nie umiem, po prostu nie radzę sobie z tym mogiem. Mam wspaniałą tą rzecz, którą jest ten rapier z mrówków. Mam krwawienie, mam wiele innych rzeczy, ale nie. Jakoś tak nie wiem, czemu naprawdę mnie idzie. Aż tak bardzo, że straciłem po prostu chęć do męczenia się z tym wszystkim. Oczywiście nadal będę się męczył z czasem i tak dalej. Ochołeła? Ja nie chciałem tutaj inwazji. Ojo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 j
my grace. Ołeła. Nie wiem, co to za dziady. Nie wiem, co to za dziady. Ale ja tak się nie pozwolę traktować.
Ja się nie wiem, co zadziało. No. Teoretycznie wiem, bo tam się przedstawił poniekąd do końca inwazji. Ale co mogę powiedzieć? Ja chcę to, co on ma. Dajcie mi to, co on ma. Ja to chcę. Cokolwiek to jest. Tak, teraz na szybko tylko to robimy. I zobaczmy, jak sobie poradzę. Wow! W ogóle pomijając teraz kwestię samego ognia i tak dalej. Ale te efekty. To wygląda inaczej niż nasze ognie. Naprawdę inaczej. I szczerze znam odpowiedź prawdopodobnie, bo to jest ten płomień Mesmera cały. O którym dużo słuchaliśmy tutaj. Ale no, ja też chcę. W ogóle... Nie mówcie, że ja tutaj utknę. Ale wracając. Ciekawa rzecz jest taka, że w sumie... Mesmer jest tu chyba jakąś naprawdę istotną postacią. Co widać, słychać i tak dalej. A jednocześnie był jeden z chyba z pierwszych postaci, które widzieliśmy tak bezpośrednio na tym. Także oficjalnie była pokazana, potwierdzona i tym podobne. Tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o wszystkie te zapowiedzi, trailery i tym podobne z Cienia Złotego Drzewa, czyli Shadow of Earth, czyli tego dodatka, w którego teraz tutaj gramy. Tak, to była naprawdę jedna z pierwszych postaci takich totalnie, stuprocentowo znanych. Najwidoczniej jest to bardzo istotna postać dla samego też tutaj wszystkiego, co było pokazywane i udowadniane niejednokrotnie. Ale ciekawe jest w ogóle, kiedy będziemy mieli okazję jakby... kiedy będziemy mieli okazję na przykład spotkać tego Mesmera i tym podobne. To jest jedna rzecz, taka istotna dosyć, a druga... Jaki jest w ogóle ten cel krucjaty Mesmera i tym podobne rzeczy? Bo w sumie to chyba też jest należy dla nas jeszcze tajemnicą, jako tako. Wiem, że tu jest, ale dlaczego tu jest z tym swoim krucjatą i czemu chce zabijać wszystkich bez łaski? To na razie są chyba tajemnice, których no nie było dane nam poznać. Tak mnie się wydaje. Chyba, że gdzieś było o tym mówione tak dokładnie, ale ja jak zwykle jestem idiotą i nie ogarniam. Popił wojny wrzask cierpienia? Gdzie ja to żem podniósł i po co? To jest jedna sprawa, druga ratujcie, ja nie chcę umierać. Ja nie chcę umierać. Powiedzcie mi, co ja mam zrobić, by tutaj wygrać z nim? Potężne 40 obrażeń z tego czegoś? Ej, dopiero to sobie coś uświadomiłem. Rzucenie te złote łuki mam ten sam symbol, który mają czarodzieje tutaj. Czy to oznacza, że jakby tu są i czarodzieje, i kapłani od tej kategorii, że tak to chyba mogę określić? Jeśli tak, to wow, jest chyba pierwsza rzecz, która jest pomiędzy statystykowa, tak czysto. Że ma i zaklęcia, i inkantacje. Fajna sprawa, swoją drogą. Super. Super, że teraz będę tutaj utykał na nie wiadomo jak długo. Chyba oznacza tylko jedną rzecz. Zanim zakończymy epizodę, oczywiście. Pora trochę pozmieniać. I niestety. Jeszcze takich rzeczy, które warto zrobić. Oste drzewo sobie wzmocnimy.
zapamiętaj zaklęcie. I tak, czego nie będę potrzebował teraz? A powiedzmy, że tego. Zamiast tego, gdzie to jest? Oczywiście, że to. I oczywiście, że to. Dobra. A to idziemy. Tylko czy... Mam lekki, średni udźwig. Dobrze. Ojoj, teraz tylko pytanie, czy nadal umiem walczyć damą. Jest to pytanie zarówno do was, jak w sumie do samego siebie. Tak dawno już... O! Nawet nie to, że nie gram w Eldena, co nie używam damy, że to już... No mogę się gubić trochę w movesecie. Ale jak na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że jest równie wspaniałe, jak go zapamiętałem. To jest dobrze. To jest dobrze, jak to dziwnie powiedziałem tutaj. Jest to wspaniały znak, dobry znak, bo... Oznacza to mniej więcej tyle, że może jeszcze aż takiej tragedii nie będzie. Ej! Co mi przerwano? Złotą przysięgę, okej. Okay. Mogę tylko krwawy płomień? No to cóż, bitwa na ogień, I guess. Kto ma bardziej ognisty ogień? Teraz zobaczymy. Czy mój jest bardziej ognisty, czy jego? Kurczę. Mocną butelkę. Trzeba przyznać. Okej, jak robi ten ruch, to widać, że nie jestem w stanie go przerwać. Ale zwykłe ciosy, czy coś, to jak najbardziej jestem w stanie. I co mogę powiedzieć? Albo jest to kwestia krwawego płomienia, albo jest to kwestia samej damy, ale wydaje mi się, że to jest mocniejsze. Dobra, teraz muszę być ostrożny, bo w każdej chwili może to zrobić właśnie, więc tak. Nie, wydaje mi się, że ogólnie dama jest lepsza w tej sytuacji po prostu od tego, co miałem. Muszę to zobaczyć. Muszę naprawdę zobaczyć, co tutaj dostaliśmy, co to jest. Insygnia krucjaty. Zwiększa siła ataku po pokonaniu wroga. Mhm. Talizman przedstawiający uniesioną włócznie na tle ognia. Upamiętnienia życia tych, którzy zginęli podczas świętej krucjaty, na której czele stał Mesmer. Zwiększa siła ataku po pokonaniu? Tak. Wojownicy walczący w tej krucjacie wyzbyli się honoru i litości, by oddawać się w zabijaniu i paleniu wszystkich, których uznali za nieczystych. Ci, na których ożywczo działał każdy śmiertelny okrzyk, byli równocześnie tymi, którzy byli przekonani o świętości tej kampanii. Ach. Ojej, trochę mroczne. Ale zdecydowanie interesująca histeria. I co dalej w sumie? Ja tak na poważnie, co dalej, bo tutaj się męczyłem z nim. I teraz co? Tyle? O. Jedno co to właśnie tutaj mi przyszło na myśl, żeby spróbować wspinać po gruzach. Z jednej strony fajnie, bo strzała, a z drugiej co dalej? No konia tutaj nie wezwę. Przez okienko się nie wepcham. Teraz, nie ukrywam, czuję się trochę zgubiony. Chyba, że to są jakieś drzwi, które mogę otworzyć, albo jakieś przejścia, którego żebym nie zauważył. Ale tak, to widać, że nie będzie można otworzyć przez tą szmatkę na drzwiach, jak tak najłatwiej mówiąc. Tutaj też to samo. Tutaj też. Jeśli jakkolwiek jest tutaj przejście dalej, to nie tędy. No cóż. No cóż. Bardzo możliwe, że nadaremność tak sobie często wszystkim. Zmienia faktu, że tak, zostaniemy teraz z damą. I zobaczymy, co dalej. Poza tym, że tu jest chyba przejście dalej.
takie prawidłowe. Okej. Tak. Męczyłem się z tym wszystkim, a tutaj przejście było po prostu obok. Super. Na całe szczęście jeszcze mogę odzyskać resztki poczucia jakiejkolwiek wartości, jeśli pokonam teraz tą dwójkę tutaj bez umierania. Powiedziałem to, otrzymując powyżej 10 obrażenia. Na szczęście tak się udało. Ale tak, czy inaczej, no. Pięknie. Pięknie sobie poradziliśmy. I co dalej w sumie? Dobre pytanie, co dalej? O, tu dalej. Dobra. Joink? Dobra. Papa! Dobra. Czy mam tutaj do czynienia? Po prostu z standardowymi przeciwnikami. Dobra. No to idziemy jeszcze dalej. Fioletowe światełko, czy coś fajnego? Klucze do magazynu. Nie mam pojęcia, gdzie jest magazyn, ale... No przynajmniej teraz wiadomo, że mamy do niego klucza. Więc tak... Wiem, że to mogło być jedno z tych drzwi, które tam wcześniej gdzieś interakcjowałem. Były zamknięte, ale nawet nie przeczytałem do końca, co tam pisało. Bo szybko po prostu mi się jeszcze raz klikło. I to ja na pewno w wolnej chwili będę musiał tam podejść. Czemu w wolnej chwili? Po prostu, tak nie będę wiedział, gdzie dalej, co dalej, albo stwierdzę, że chcę sprawdzić. Póki co... Znajdźmy może chociaż jedno miejsce łaski. Jak je znajdziemy, to po prostu będę mógł już zakończyć epizoda. Na spokojnie. Nie przejmując się niczym. I tak... W sumie co dalej? To się zobaczy. Ale... No, idziemy po prostu i chyba znalazłem miejsce łaski. Ja już wiem, gdzie to jest. Proszę. Piękna pudełkowość światów From Software. Po prostu piękna pudełkowość. Nie pamiętam, czy na tych drzwiach pisał, że nie można z tej strony, czy że po prostu zamknięte, czy co. Teraz zobaczymy. Nie można z tej strony, okej, czyli to gdzie indziej były tamte drzwi, o których myślałem. No ale okej. No ale okej. Tak czy inaczej, odcinek, no, jakkolwiek udany. I z tej to okazji, punkt w zręczność, punkt w siłę. Tak. Rozwijam dalej. I cóż, no, to tyle. Jak już mówiłem, więc dzięki wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych epizodach, które miejmy nadzieję, że nie będą za kilka dni, a może nawet jutro. Albo... Dosłownie w ten dzień, który widzicie ten, to może będzie następnym. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, trzymajcie się i hej.